Dzień dobry, Beata Chmielowska-Lech. Zapraszam na błyskawiczny niedzielny TeleExpress. Zaczynamy od szczęśliwego losowania Polaków w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Awans powinien być formalnością, ale nie mówmy hop. Po zamieszkach w Paryżu francuscy politycy, w tym prezydent Emmanuel Macron, spotkali się na posiedzeniu sztabu kryzysowego. Podczas wczorajszych starć rannych zostało ponad 130 osób. Do aresztu trafiło ponad 400. Ruszyło wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Każdy może włączyć się w charytatywną akcję Caritas i pomóc potrzebującym. Wystarczy kupić świece na wigilijny stół lub wysłać SMS o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Za chwilę wracamy do emocji na skoczni, ale one nie tylko tam. Norbi zaprasza na finał miesiąca. Jaka to melodia, kto wygra samochód, dowiedzą się Państwo o 18.35. Teraz już TeleExpress Extra w TVP Info. Do zobaczenia. Dzień dobry, Beata Chmielowska-Lech. Jutro dużo chmur, deszczowo w całym kraju, w górach śnieżnie, od 2 stopni na krańcach wschodnich do 10 na zachodzie. Zapraszam na TeleExpress Extra w niedzielę 2 grudnia. Zaczynamy. Dwa dni temu na Champs-Élysées rozbłysły świąteczne iluminacje. Wczoraj zapłonęły samochody i budynki. Protest żółtych kamizelek ponownie zamienił się w dewastowanie Paryża. Tym razem było jeszcze więcej aresztowanych, jeszcze więcej zniszczeń i jeszcze więcej rannych. Władze rozważają wprowadzenie stanu wyjątkowego. A w kraju meteorolodzy ostrzegali, mimo to szklanka o poranku zaskoczyła kierowców w kilku regionach. W całym kraju właśnie z powodu śliskich jezdyń doszło do wielu wypadków i stłuczek. Ta świeca tworzy polską Wigilię już od 25 lat. Ruszyła jubileuszowa akcja Caritas Polska, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Na świąteczne stoły Polaków w całym kraju i za granicą trafi 2,5 miliona świec. Dochód zostanie przeznaczony na wsparcie potrzebujących dzieci. Kilka tygodni temu nic nie zapowiadało tragedii. 8-letni Michał Milczarek grał w piłkę, bawił się z kolegami. Nagle rozbolał go kręgosłup. Diagnoza? Neuroblastoma. Nowotwór złośliwy z przerzutami. Leczenie kosztuje co najmniej 1,5 miliona złotych. Na pomoc Michałowi ruszyły całe podpoznańskie komorniki. Za chwilę największa pod każdym względem wersja baletu Piotra Czajkowskiego na świecie, ale także... Jest ich mniej, ale wciąż za dużo. Mowa o wypadkach w rolnictwie, dlatego pracownicy KRUS-u odwiedzają szkoły i przestrzegają najmłodszych przed zagrożeniami. Jedno z ostatnich tegorocznych spotkań odbyło się w Bielinach pod Kielcami. Zaczął się grudzień, czyli czas, kiedy ludzie zaczynają poważnie myśleć o Bożym Narodzeniu. W wielu miastach od wczorajszego wieczora pomoże w tym atmosfera, bowiem rozbłysły świąteczne iluminacje. Na szczęście to tylko zły sen, tak mogłaby pomyśleć pewna mieszkanka amerykańskiego San Diego. Gdyby nie to, że podczas drzemki ściany jej sypialni naprawdę przebił samochód i w dodatku zaparkował w nogach łóżka. Mamy więcej łabędzi, na przykład na naszej mapie, proszę bardzo. W łabędziu szykuje się coraz jaśniejsza też sytuacja polskich piłkarek ręcznych, o czym za chwilę powiemy, bo wracamy do losowania eliminacji do Mistrzostw Europy. W Ekstra Sądzie Agnieszka Łukasik sprawdziła, czy okazało się szczęśliwe dla polskiej reprezentacji. Posłuchajmy. Z piłkarzami to się jeszcze okaże, natomiast jasna jest już sytuacja piłkarek ręcznych w Mistrzostwach Europy. I nie jest to informacja pozytywna. W drugim meczu grupy A podopieczne Leszka Krowickiego przegrały z Dunkami. Szanse na awans do kolejnej fazy są minimalne. No i w TeleExpressie Ekstra to prawie już wszystko. Prawie, bo teraz część muzyczna. Jutro 70. urodziny będzie świętował jeden z najbardziej rozpoznawalnych rockowych wokalistów świata, Ozzy Osbourne. Odnosił sukcesy występując w grupie Black Sabbath, a także solo. Ozzy zawsze współpracował ze świetnymi gitarzystami i z nimi były związane najlepsze momenty w jego karierze, o czym opowie Marek Środzki. Dosyć rokowo się żegnamy, a teraz deserowo wejdzie tu Iga Lewko. Jutro Michał Cholewiński w TeleExpressie. Zapraszam. Miłego popołudnia. Do widzenia.